Siemanko, z tej strony Jakub Kart, a dzisiaj omówimy sobie świeżutką dramę. Dotyczy ona bardzo znanego youtubera w sferze biznesowej, czyli Kubę Midela, oraz nie do końca lubianej osoby, czyli Arona Kuczyńskiego. Zapraszam. A więc dwa dni temu na Twitterze Byczy Raport mogliśmy zobaczyć fajnego tweeta wyjaśniającego dramę oraz całą sytuację związaną z Kubą Midelem oraz samym Aronem. Chciałbym wam tu przytoczyć urywki materiału, lecz niestety został on usunięty, co nastąpiło dopiero po fali usuwania komentarzy. Oczywiście było tłumaczone to tym, że jego zespół usuwał te negatywne komentarze, ale zaraz do samej jego odpowiedzi sobie przejdziemy. Dobra, a więc zacznijmy od tego, kim w ogóle jest Kuba Midel, bo dla wielu osób może być to znana osoba, ale tylko z perspektywy YouTube'a. Ale jak samo sobie mówi, jest spełnionym przedsiębiorcą, sportowcem, inwestorem, rentierem, mężem, ojcem, youtuberem i trenerem biznesowo-motywacyjnym. Oczywiście jego wielką rozpoznawalność zyskał głównie przez YouTube. Tutaj od początku, jak i do teraz, przewija nam się sfera nieruchomości, aczkolwiek nie można wykluczyć, że YouTube daje mu ogromne i jeszcze raz powiem, ogromne zyski. Jak możemy zobaczyć, do tego czasu zrobił blisko 90 milionów wyświetleń. A przyglądając się jego profilowi na Social Blade, możemy zobaczyć, że jego roczne przychody z samych wyświetleń i reklam oscylują w okolicach 20 do nawet 320 tysięcy dolarów. Oczywiście z doświadczenia wiem, bo miałem do czynienia z takimi kanałami, że zazwyczaj będzie to ta bardziej dolna granica. Jednak nie wyklucza to tego, że Kuba Midel, zyskując rozpoznawalność na YouTubie, otworzył sobie ścieżki do pobocznych biznesów, z których czerpie główny zysk. Mamy tutaj przykładowo linki do wielkiej integracji, manufaktury milionerów, jest tego naprawdę multum, widać, że gość ma łeb na karku, bo naprawdę trafia do świetnej grupy docelowej, która ma pieniądze i która jest w stanie mu zaufać i która jest w stanie jemu powierzyć. Również dochodzi przychód z napisanych książek, co naprawdę się fajnie sumuje, ale to nie jest wszystko. Miałem do czynienia z osobami, które prowadziły takie kanały i zdradzę wam pewną tajemnicę, która dla wielu osób może nie jest taka oczywista. Spora część tych wywiadów jest najzwyczajniej sponsorowana. To znaczy, że Kuba Midel nie szuka przedsiębiorców z małymi zasięgami i chce ich podpromować swoim kanałem, bo jest dobroduszny. To znaczy, że Kuba Midel robi tak jakby płatną reklamę i tutaj mamy różne koszta. Wszystko zależy od tego, jaki chcemy szum i jakie chcemy wyświetlenia zrobić. Bo przykładowo tego typu kanały liczą sobie dodatkowe ceny za montaż filmu, za miniaturkę, za dojazd, rozłożenie sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek nie ma co ukrywać, że większość osób powinna zdawać sobie z tego sprawę, że właśnie te materiały są sponsorowane, jak zresztą na większości tego typu kanałów. Ale co daje taki wywiad osobom, które na przykład zapłacą za to i potraktują to jako reklamę? Oczywiście tutaj mamy przykład pizzerii i oni mają własną franczyzę. To sprawia, że opowiadają, jak to nie jest piękne nie prowadzić z nimi ich franczyzy, że super są stawki, że zarabiacie po 20 tysięcy złotych robiąc pizzę i mając swój lokal na czysto. Oczywiście są to poniekąd bójdy na resorach, opowiadają tutaj cukierkowo tylko po to, abyście wy zadzwonili do nich. Zyskują dwie strony, czyli przedsiębiorca, który płaci za reklamę oraz sam Kuba Midel. I tutaj tą kwestię zamkniemy. Oczywiście nie odbieram mu tego, że on jest świetnym przedsiębiorcą, bo naprawdę trzeba mieć łeb na karku, żeby sobie takie imperium zbudować. Oczywiście jest to też kwestia grupy docelowej, do jakiej trafia, ale nie mi to oceniać. Oczywiście takie wywiady z Mariuszem Pudzianowskim nie są sponsorowane, bo to raczej obopólne korzyści, więc tylko to chciałem zaznaczyć. Kim jest Aron? Aron, czyli znany bardziej jako Mr. Advice, jest powiedzmy sobie influencerem, który określa siebie mianem najlepszego polskiego tradera, przy tym sprzedaje kursy. Oczywiście wiemy, z czym to się wiąże, że głównych przychodów nie czerpie z rynku, tylko sprzedaje kursy, co może wiązać się z tym, że coś tu jest nie tak. Oczywiście nie oceniam i postaram się nie negować jego strategii, nie negować jego kursów, bo osobiście nie miałem z nimi styczności, więc wolałbym ich tu nie oceniać, bo może mają tam jakąś skuteczność. Jak wspomniałem, jest influencerem i jego wszystkie filmy i jego wszyscy podopieczni przeprowadzają na jedną główną stronę, czyli Mr. Advice. Na tej stronie oczywiście możemy dostać pakiety nawet do 15 tysięcy złotych, których dostaniemy
dostaniemy pełne wsparcie. Oczywiście mamy też mniejsze pakiety z samymi sygnałami. W ogóle jestem mega ciekaw, czy ktoś z was z nich korzystał. Koniecznie dajcie znać, bo chciałbym poznać wasze opinie. I proszę państwa, mamy tutaj główny powód, dlaczego Mr. Advice daje zarabiać, dlaczego jest taki popularny, bo dają naprawdę horrendalne stawki dla osób, które sprzedają również ich kursy. Działa to trochę jak Revlink. Jak widzimy, mamy tutaj naprawdę fajne bonusy, więc wydaje mi się, że kilka influencerów jest z tym mocno powiązanych i zaraz wam to przedstawię. Mr. Goody, każdy jego post, praktycznie każdy, każda jego instastorka jest powiązana właśnie z Mr. Advice. No nawet widzicie tutaj zdjęcie. I jak tutaj spojrzymy na te pakiety, to w pakiecie Legenda z Revlinków widzimy, że otrzymuje się samochód i tam powiedzmy 12 koła finansowania miesięcznie. A jak wiemy, Mr. Goody niedawno się pochwalił tym, że zakupił sobie Porsche'awkę. Oczywiście w kieszenie nie patrzę, tylko po prostu komentuję. Mamy tutaj drugiego influencera, trochę powiązany ze światem Freak Fightu, więc jego grupa docelowa wydaje mi się, że nie jest tak rentowna jak Mr. Goody'ego, aczkolwiek nadal to reklamuje, możemy to zobaczyć po jego tutaj storkach, że reklamuje te sygnały. Podobny schemat, wszystko wygląda podobnie, więc tu nie ma się o czym rozpisywać. Wizja fajnego życia, fajnego samochodu za polecanie Revlinku, mając tyle obserwujących, myślę, że wydaje im się dosyć kusząca i że nie mają problemu w ciskaniu powiedzmy kursów, szczególnie, że na pewno jakąś skuteczność mają. Co dokładnie o Aaronie wspominam, by czy raport. Jak wspomina, jest od dawna znany w środowisku kryptowalut i ludzie, którzy doskonale wiedzą, kim jest, trzymają się od niego z daleka. Prawdopodobnie polecał on w przeszłości piramidy finansowe takie jak FutureNet czy Omega. I tak jak wspomniałem, jest samozwańczym, najlepszym polskim analitykiem i aktualnie utrzymuje się z płatnych grupek z sygnałami. I ten wywiad dosyć szybko zniknął, ale przed tym była fala usuwania negatywnych komentarzy. Jak widzimy, komentarze, bardzo słaby wybór gościa, przecież on naganiał na piramidy finansowe i tak dalej, naprawdę wylała się fala krytyki. Ale jak czytamy, usunął prawie 140 negatywnych komentarzy, co naprawdę zajmuje dosyć sporo czasu filtrowanie tego. A sam Aaron stwierdził, że prawie 20% Polaków posiada kryptowaluty. I oczywiście dalszy wątek jest bardzo podobny do tego, co mówiłem, że Aaron wykupił reklamę u Kuby i tam po prostu podał swoje zalety, pokazał to od najlepszej strony, że po prostu nie ma wad, kupcie mój kurs za 15 koła, a będziecie za rok mieszkać w Dubaju. Tak naprawdę bardzo rzadko się zdarza, że jakaś grupka płatna działa, bo pomyślcie sobie, że gdybyście mieli dobre informacje i mega dużo zarabiali z rynku, to czy na pewno potrzebne wam byłoby angażowanie się i tworzenie kursu? I również spore wątpliwości pojawiły się po przeprosinach Kuby Middela, bo w tym filmie Kuba Middel przeprasza za to, że nie zrobił researchu, za to, że researchu nie zrobił cały jego zespół. I tak naprawdę wystarczyłoby się po prostu przyznać, sorry, była to reklama, nie sprawdziliśmy przeszłości, bo wydaje mi się, że jeśli chciałby zrobić wywiad z osobą krypto inną niż Phil Konieczny, to dla kontrastu powinien zrobić to z Rafałem Zaorskim, czy z innych wielu lepszych na pewno kryptoinfluencerów, z którymi powinien wywiad zrobić, czy na przykład z Markiem Stillerem. Jest naprawdę tego sporo, a on wybrał Mr. Advice, co jasno daje znać, że jest to reklama. I tutaj to by było wszystko z mojej strony. Z chęcią również posłucham, czy wy z jakichś grupek płatnych korzystaliście, czy nadal korzystacie. Dajcie znać na naszym Telegramie Kryptoinkwizycja, link do Meksa macie w opisie, fajne listingi. I to by było tyle, widzimy się w przyszłych materiałach, na razie, cześć!